Także ta kalicka. No. Też współczuję Za jej, tych bo ona żebraków powinna katolickich. już coś załatwić sobie, jak taka mądra, ma dwa wyższe wykształcenia, jest bardzo ładna. Trzecie malutkie, no. Bardzo elegancka kobieta, mądra, no coś powinna tego, a ona nic nie może załatwić. Ona tak już chodziła tutaj pół roku i nic nie załatwiła w Warszawie. Ale kto? Litka? Tak. Już myślałem, że tutaj Bernadecie mówisz. Nie, nie, Litka. No ja tam też taką firmę krzak pracowała. Organizowała, koło to tam podstawiała, komuś tam coś, usili tam parzyczki, weźmi tam pieniążki leży, jak chcesz bogatym być. Mhm. To jak to Lotek, to rozumiesz, o co chodzi. No ale to... Aha, wszystkich to zbieru do kuci. Nie, to wszystko krzaki, firmy krzaki, które nic nie dają żadnych dochodu. Ja to ją lubię, bo mi się ona podoba jako kobieta, po prostu bardzo ładna babka, bardzo piękna, nawet bym powiedział, bardzo ładna twarz, no aż przyjemnie na ją popatrzeć. Tak brzydkie są te Polki wszystkie, przecież jak się chodzi po ulicach, takich ładnych kobiet nie ma nigdzie, jak ona. Takie maszkary chodzą po ulicach wszędzie. Ona jest wyjątkowo przystojna, nawet mimo to, że ma 60 lat. Ach, wygląda na 40. Ach. Takie maszkary chodzą. Brzydkie te Polki. Maszkary. Mhm. Dopiero taka jest. Tak, tak, ona ma lepsze od tych maszkar. No, ale oczywiście. Ty zobacz na te kobiety polskie, jak one wyglądają. Za strach w ogóle iść ulicą nawet. Się tak spojrzy człowiek. Jezu, jaka ta mama straszna. Albo ta, taka straszna. Boże. Jakiś potwory. No tak, to nie śmieszne wcale. No pewnie, że to nie śmieszne, oczywiście. Polska to słynęła z tego, że to był kraj. Matka krową? Tak. No. Dawniej Polska słynęła, że mówiono o Polsce, że to jest kraj pięknych kobiet. Tak, u nas w Rosji zawsze mówili. A teraz się okazuje, że to jest kraj brzydki kobiet. Greki i Polacy to najładniejsze. U nas nazywają, no tak, najpiękniejsze kobiety. Kradziwe kobiety. No tak, no, ale to kiedyś było tak. A teraz zobacz, po ulicach jak się tak przejdzie, to zobacz te piękne kobiety. To są jakieś pokurca, nie kobiety. Uh-huh. To są takie, wiesz, wycieruchy po prostu. Brudne, nawet te kurtki takie jakieś... Zaniedbane. Zaniedbane, tłuste włosy. O jest, jak to wygląda. Tak i ty spodnie sobie nijak nie upierzesz, też tu z tym spodnie. Trzeba zobaczyć. Ale ja tylko po zaskiej kębie chodzę, wiesz, a nigdzie publicznie no nie występuje. No jak, bo mieszkanie jest tam na tej, na tamtej. Brudne takie jakieś. W tych kurtkach ortalionowych, brudnych. Okropne. Takie wycieruchy chodzę. A grubych ile? Dużo takich wad, takich grubastych. Właśnie. Krów. To dzisiaj który jest? 26? Nie, tak, piąty. Tak. 6 będzie w środę, 27 będzie w czwartek, a w piątek 28. Tak, to ostatni dzień. Ostatni dzień. Tak. Widzisz, u tej zakonnicy, żeby to było pierwszego, a w czwartek to by jeszcze tego. Ona coś tu wydała. A jest taka zakonnica, ta kreptoidka, taka stara. Nie jak tam te trumny tam wstawiają do jelonku, ona się opiekuje. Nie wie, czy ona ma co zjeść. Staruszka taka wydaje tutaj makarony. Jak to ma, bo powiedziała, że coraz mniej. A ten melonik, to Jaśku, tu mieszka koło nas, to on powiedział, że ona już powiedziała jemu, że ona nic nie wydaje. No i dobrze. I on mi to potem powtórzył, ja mówię, słuchaj, ona by chyba nie chciała jeszcze mieć klienta 1100. Do parafii makarony, co to makarony, marmelady, cukier, mąka. Cukier to by się przydał, a te marmelady to co weź.
A teraz mąka. Nie, to niedobra mąka, bo ona potem te robaki się tkwi. Robaki, tej, ona sprzedaje te robaki. W tej mące. A tam się tworzą samoczynnie, robactwo się tworzy. Tak, przez samorództwo. Tak jak kiedyś filozofowie byli tacy, którzy twierdzili, że jest samoródstwo, a to jednak było nieprawda, bo życie powstaje z życia, ale to Żydy to takie sztuczki potrafią robić, że z niczego robaki mogą powstać. Tak mówią, no to ja nie wiem, czy to prawda. Patrzę, ta reptoidka nie biega, cisza dzisiaj. No. Coś tu się cicho tak zrobiło, no. Może poszła żebrać. Tylko nie wiem do kogo. Albo zamknęli w jakimś przytułku. Albo w przytułku ją zamknęli, w domu wariatu, bo tak gruba jest, te kudły ma takie. Lata, jakby kulawa była, jakieś plecaki tam dźwiga. No co ona tam nosi? Kamienie? Może ona jest... Nie, plecaki wiesz, ona w piżamie. I coś nosi, żeby wiesz, do nieba pierwsza poszła, a na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski, przebyt sobie, co na myśli, im więcej tu wycierpi, na tym padole płaczu, to szybciej do nieba pójdzie, tak jest, głupie też. Przecież ta pierwsza pieśń polska Bogu rodzica tak mówiła, a na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski, przebyt. No. Czyli im więcej będziesz cierpiała tu, to będziesz miała raj tam. No tak. A to ten raj tu ma przyjść, bo mówimy, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jak i w niebie, tak i na ziemi. Czyli, że nie jest, no bo to z wiadomych przyczyn, a jeszcze gorzej, bo szatan zrzucony, na ziemię rzucony, to jest jeszcze gorzej, ale ma być raj po tym Armagedonie, jak złych zniszczą. A będzie odbudowywany. Nie, bo szlatan, bo najlepszy dom z Rosją. Ona była najlepsza z tych wszystkich krajów. Porządek, był pariadok, prawda, tej Rosji. Wszystko, dzieci były dobrze wychowane, wyżywione. Szkoły działały, uniwersytety działały i wszystko diabli wzięli. Czyli tam szlatan zadziałał. Tak, tak. No ty Breżniew, nie gadaj taka.